Cześć wszystkim, ja jestem Andrzej. Jako, że nie mamy zapowiadaczy, to przedstawię się krótko, że jestem asystentem naukowym na Uniwersytecie w Bonie, gdzie zajmuję się autonomicznymi robotami, teraz bardziej autonomicznymi samochodami. Tak, w mojej prelekcji, moja prelekcja nazywa się Autonomiczne roboty, o co w tym chodzi? I generalnie cała prezentacja ma na celu opowiedzenie o tym, jak działa najważniejszy obecnie element autonomicznej nawigacji, i zobaczymy, czy rzeczywiście jest on tak skomplikowany. Tak naprawdę jedyną rzeczą, jaką chciałbym, żebyście zapamiętali po tej prelekcji, jest następujące słowo. SLAM. Czyli rozszyfrowując, to jest Simultaneous Localization and Mapping, albo mówiąc bardziej tak po polskiemu, jednoczesna lokalizacja i mapowanie terenu. Ale co ona właściwie oznacza? W kontekście robotów jest to po prostu algorytm, który odpowiada za jednoczesne lokalizowanie robota w przestrzeni i tworzenie tej mapy. Po co jest to istotne? Bo jeżeli znamy dokładną, powiedzmy, mapę robota i jego lokalizację perfekcyjnie, to wtedy znając jak gdyby plan, który chcemy wykonać, możemy to zrobić bezbłędnie i to jest bardzo łatwe. Ale zanim przejdziemy do wytłumaczenia jak gdyby całego, powiedzmy, tego sformułowania, podzielmy sobie tą prezentację na kilka części, tak? Czyli na początku zacznijmy od słowa localization, czyli lokalizacja. Czym jest w kontekście robota? Tak, no to lokalizacja generalnie polega na tym, że robot, mając mapę, tak, potrafi jak gdyby znaleźć, w jakim miejscu się znajduje. Czyli przykładowo, jeżeli mamy mapę, powiedzmy, taką siatkową, tak, no to możemy, znając na przykład, nie wiem, jakieś punkty charakterystyczne, to możemy znaleźć, jak gdyby, gdzie się znajdujemy. Czyli na przykład możemy także znaleźć miejsce, gdzie znajduje się teraz Bałtyckie Bitwy Robotów, czyli Gdański Park Naukowo-Technologiczny. Oprócz takiej mapy siatkowej, tutaj jeszcze skipnąłem, mamy takie mapy, które nazywają się mapami cechowymi, czyli mamy jakieś określone cechy, na przykład góra na Marsie, tak? I jeżeli widzimy tą górę na Marsie, no to wtedy to jest taki punkt charakterystyczny i na podstawie tego też możemy się lokalizować. Ale żeby się lokalizować, to potrzebna jest do tego mapa, prawda? No, ale na początku, jeżeli robot wkracza w jakiś nieznany teren, no to nie mamy tej mapy. Teraz przejdźmy do zagadnienia mapowania, więc. Na początku powiemy sobie, jak w ogóle tworzy się mapę, jak taki robot tworzy mapę. Tutaj mamy czujniki laserowe, tak? Tutaj mamy kamerę 3D i popularnego Kinecta. Jak działa taki czujnik laserowy? Opowiemy sobie teraz na rzecz tej prelekcji. Taki czujnik laserowy działanie polega mniej więcej na tym, że mamy tutaj jakąś diodę laserową i w momencie, kiedy powiedzmy ta dioda strzela wiązką elektromagnetyczną, tak, to mamy takiego robocika, który nam klika stoper, czas start. Wiązka sobie płynie, czy tam leci przez środowisko, odbija się od jakiejś powierzchni i wraca. I wtedy nasz robot klika stop i patrzy, ile czasu zajęło mu, żeby powiedzmy wiązka trafiła w jedną stronę i wróciła do nas. Tak? Czyli powiedzmy wynika to z tego, że droga to jest prędkość razy czas. Ale jako, że mamy dwie drogi, bo jest w jedną stronę i w drugą stronę, dlatego musimy podzielić ten dystans na dwa. I to jest w przypadku, kiedy mamy bardzo prosty, powiedzmy, taki jednowymiarowy, powiedzmy, przypadek. W samochodach autonomicznych jest to zazwyczaj 3D, tak? Czyli jak gdyby ta wiązka laserowa we wszystkie strony się rozpościera i wraca ze wszystkich stron i my patrzymy, mierzymy, jaki czas popłynął do tego, aż wiązka wróciła do nas. Jeżeli byście się kiedyś zastanawiali, czemu to są różne kolory, no bo to jest tak, że jeżeli, powiedzmy, wysyłamy wiązkę o jakiejś energii i ta energia do nas wraca pomniejszona, to my możemy mniej więcej obstawiać, od jakiego materiału się odbiło, tak? Bo różne materiały z wiązką o danej, powiedzmy, częstotliwości reagują w różny sposób, tak? Czyli niektóre absorbują, niektóre powodują jakąś dyspersję, czy odbicie, czy w ogóle
pochłaniają i już nie oddają, tak? I dlatego mamy tutaj różne kolory. Tak, czyli jak już wspomniałem, mapy, które powiedzmy używamy w robotyce, to jest tak, mapa z siatką, gdzie generalnie przestrzeń robota, powiedzmy, w której on operuje, tutaj mamy przykład 2D, dzielimy na takie kwadraciki, prawda? I jeżeli jakiś punkt z czujnika, z lasera, który się odbił, jest właśnie w tym kwadraciku, no to wtedy robimy, że jest czarny, czyli jest zajęty i to jest informacja dla robota, że tam nie może być, tak? Białe oznacza, że ok, tu jest wolne, można jechać, a szare to znaczy, że tam jeszcze wiązka nie padła, czy jeszcze ten teren nie jest odkryty. I to jest dla przykładu 2D. Dla przykładu 3D mamy zamiast takich krateczek, używamy takie sześcianki, prawda? Czyli czemu to jest w ogóle dobre? Bo nieraz jest tak, że w ogóle chmury punktów, które otrzymujemy z czujników laserowych 3D, są zazwyczaj, jak gdyby jest ich dużo tych punktów. I czasami nam zależy na przykład, żeby nie reprezentować na przykład 10 punktów, które są prawie w tym samym miejscu jako jeden punkt, tak? Tylko jako taki powiedzmy voxel, czy taki sześcienny, sześcian. Ze względu też na to, że jeżeli mamy mniej powiedzmy sześcianów, tak? No to możemy powiedzmy szybciej to procesować. Tak jak już wspomniałem, oprócz mapy takiej typowo siatkowej, tak, czy powiedzmy gridowej, jak to się nazywa, mamy tak zwane feature mapy, gdzie mapą nie tylko jest jak gdyby to, co nas otacza, mapa taka w rozumieniu, że patrzymy na mapę i jest mapa googlowska, tylko są jakieś punkty charakterystyczne. To jest dobrym przykładem jest Warszawa, kiedy jeżeli wychodzimy z dworca centralnego i widzimy, po prostu widzimy pierwszy raz na przykład Pałac Kultury, to on jak gdyby, jak ktoś jest pierwszy raz w Warszawie i chodzi sobie po centrum, to jest jego punkt charakterystyczny, w którym się orientuje jak gdyby w przestrzeni w centrum Warszawy i na podstawie tego wie, jak na przykład dojść do dworca centralnego. Okej, i teraz sobie odpowiedzmy na pytanie, czemu w ogóle mapowanie jest trudne? Bo żeby mapować bardzo dobrze, to trzeba bardzo dobrze, dokładnie, precyzyjnie, bezbłędnie znać lokalizację robota. No ale już sobie powiedzieliśmy, że lokalizacja jest trudna, no bo trzeba mieć mapę, prawda? Więc teraz już powoli zaczynacie pewnie rozumieć, na czym polega problem, jak gdyby lokalizowania się i mapowania jednocześnie. Tutaj mamy na przykład, bo teraz tak, jedna osoba by mogła powiedzieć, ok, no to możemy włożyć enkodery, czyli czujniki prędkości do kół i wtedy bazując na modelu, powiedzmy, kinematycznym, możemy mniej więcej oszacować, jak ten robot się porusza. Otóż oczywiście można to zrobić, ale to nie wyjdzie ze względu na to, że na przykład tutaj macie po lewej stronie jak gdyby trajektorię taką prawdziwą robota, gdzie robot próbował coś wykonywać, tak? A po prawej macie na przykład właśnie bazującą na tym, jak na powiedzmy braniu tej prędkości z enkoderów i szacowaniu, jak ten robot się porusza. Czyli widzimy, że jeżeli będziemy używać tylko enkoderów, to nasza mapa będzie wyglądała mniej więcej tak. Czyli jak gdyby widzicie, że ten element i ten element to jest to sam, ale że właśnie nasza trajektoria jest zła, to czy nie jest spójna, no to ta mapa się rozjeżdża, tak? I generalnie cały ten element mappingu jest zrąbany. Czym to jest w ogóle spowodowane? Jednym z takich powodów jest, że na przykład mamy oprócz oczywiście dryfu wynikające tam z różnych tam pomiarów, tak, to nieraz po prostu fizycznie jest tak, że koło rzeczywiście się kręci, ale my nie jedziemy do przodu, więc robot myśli, że jedzie do przodu, ale tak naprawdę stoi w miejscu, bo się ślizga. I to jest jednym z problemów mapowania. Ale dajmy sobie jeszcze jedną szansę, no bo możemy powiedzieć, ok, ale mamy sensory wizyjne, prawda? Otóż to jest prawda. Jest takie coś, co się nazywa laserowa odometria, która mniej więcej polega na tym, że jeżeli mamy robota z czujnikiem laserowym i mamy powiedzmy jakiś tam skan, profil punktów, które właśnie zeskanował i to jest w jakimś jednym czasie i teraz w następnym czasie mamy kolejną pozycję robota i podobny profil, to możemy powiedzmy je nałożyć na siebie i przez to otrzymać taką relatywną transformację. Transformację mam na myśli przemieszczenie i rotację względną, żeby otrzymać powiedzmy transformację, przemieszczenie robota, tak? I możemy powiedzieć, o ile się poruszył, czyli to jest tak właśnie odometria laserowa. Jak sami widzicie tutaj,
mimo że ja próbowałem bardzo pilnie to zrobić, to nie udało mi się nałożyć tego perfekcyjnie. I w świecie takim prawdziwym też jest bardzo ciężko to nakładać i właśnie te takie małe offsety, czyli takie małe, powiedzmy, nie nałożenie się punktów, powodują też dryf w laserowej odometrii. Jest to prawda ona mniejsza w porównaniu do właśnie czujników prędkości, ale też wprowadza nam błędy. I teraz zastanówmy się w ogóle, z czego to się bierze. Generalnie jest tak, że jeżeli mamy na przykład dwie chmury punktów, czyli na przykład niebieską i czerwoną, tak? I teraz zobaczcie, jak w ogóle nakłada się takie punkty. Jeżeli mamy na przykład znaną korespondencję pomiędzy punktami, czyli na przykład wiemy, że ten punkt odpowiada temu punktowi, ten punkt odpowiada temu punktowi, ten punkt odpowiada temu punktowi i tak dalej, to żeby nałożyć takie chmurę punktów na siebie, to wystarczy naprawdę tak dwie operacje. Czyli tak, trzeba przemieścić je, translatować, przemieścić, czyli w sumie. Robimy to za pomocą wyznaczania środku geometrycznego dwóch figur, tak? Czyli środkiem geometrycznym tej figury jest ten punkt, środkiem geometrycznym jest tej figury jest tych punktów jest ten punkt i wtedy możemy je przemieścić i tylko zrotować i mamy perfekcyjną transformację. Perfekcyjną, bo właśnie mamy noise, mamy szum, dlatego nieraz nam się psują różne rzeczy. Ale wyobraźmy sobie, że na przykład nie wiedzielibyśmy tej korespondencji. Bo na przykład skąd my mamy wiedzieć, jaki punkt odpowiada któremu punktowi, jeżeli mamy dwie chmury punktów. Możemy oczywiście my jako osoby manualnie tam stwierdzić mniej lub więcej, jak to wygląda, ale no, generalnie w świecie prawdziwym, gdzie robot wchodzi w nieznany teren, jest trudno znaleźć taką korespondencję. I zazwyczaj robimy to w iteracyjny sposób, czyli na początku znajdujemy jakąś tam najbliższą korespondencję i dokładnie powtarzamy te same kroki, czyli przemieszczamy wspólne geometryczne centrum do jednego punktu i rotujemy. I powtarzamy tak długo, aż styknie. Tak, czyli tu mamy przykład znowu dwóch chmur punktów, gdzie to na tą niebieską chcemy nałożyć na tą czerwoną. I teraz tak, najpierw znajdujemy korespondencję. Korespondencję najczęściej znajdujemy na przykład przez znalezienie najbliższego punktu jednej chmury do drugiej chmury. Czyli przykładowo mamy ten punkt, no to ten jest powiedzmy najbliższej, tak? Mamy ten punkt, no to ten jest najbliżej, tak? Nieraz jest tak, że dwa punkty odpowiadają jednemu punktowi, ale my się tym nie przejmujemy, bo po prostu na początku właśnie zgodnie z tą procedurą, którą tu wcześniej powiedziałem, znajdujemy środek geometryczny tych punktów, które znalazły korespondencję, znajdujemy środek geometryczny tych punktów, które znalazły także tutaj korespondencję, przesujemy, rotujemy i powtarzamy tą procedurę. Znowu znajdujemy korespondencję pomiędzy punktami, znowu przemieszczamy i rotujemy. I znowu, aż mamy, powiedzmy, chmurę punktów nałożone na siebie. I tak właśnie znajdowana jest transformacja i te przemieszczenia i rotacja. No dobra, i teraz sobie odpowiedzmy na pytanie, okej, przerwa mała techniczna. Okej, i teraz sobie, tak, i wtedy powiedzieliśmy sobie, że mapowanie jest trudne ze względu na to, że musimy znać lokalizację perfekcyjną, ale nie możemy znać lokalizacji perfekcyjnej, bo nie mamy mapowania perfekcyjnego. Więc właśnie to jest ten taki tak zwany chicken and egg problem, czyli czy pierwsze było jajko, czy kura. I dlatego my w algorytmach do autonomicznej nawigacji robotów, czyli w tak zwanym SLAMie, robimy to jednocześnie. Czyli co to oznacza? Oznacza to mniej więcej tyle, że jednocześnie próbujemy mapować teren i jednocześnie się lokalizować na nim. Zresztą zróbmy mały sobie przykładzik. Tutaj jest robot, który powiedzmy ludzie z mojego laboratorium wpuścili w jakieś katakumby, gdzie miał właśnie zmapować teren. I zadaniem jego było właśnie zmapowanie terenu i żeby to zrobić dobrze, musiał się dobrze lokalizować, bo wcześniej nie było mapy, prawda? I na czym to polega? Polega to na tym, że mamy robota, prawda? On polega na tej swojej odometrii na początku i przemieszcza się z jednego miejsca do drugiego miejsca,
robi sobie pomiary, tak, znajduje punkty charakterystyczne, tu bierze na przykład, nie wiem, z czujnika laserowego, tak, albo z odometrii takiej, powiedzmy, prędkościowej, czyli kołowej i buduje sobie tak zwany graf, tak, gdzie grafem nazywamy właśnie tą całą strukturę, gdzie te trójkąty oznaczają położenie i orientację robota, te strzałki to są właśnie jak gdyby to, ile się przemieścił. Ale wciąż mamy dokładnie taką mapę, tak? Bo jeszcze nie powiedziałem wam, jak gdyby rozwiązać ten slam, bo jak gdyby tą metodę, którą wam tłumaczę, to jest powiedzmy jedna z takich nowszych metod, która powiedzmy obecnie daje nam najlepszy performance. Tak, ale jest jedną z wielu możliwych. I teraz wyobraźmy sobie, że robot wraca do tego samego miejsca, tak? I jeżeli robot wraca do tego samego miejsca, to jest tak zwany loop closure, czyli robot wykrywa to samo miejsce. Wykrywa je na przykład na podstawie, nie wiem, kamery albo, nie wiem, lidara i jakoś jest tak, że po prostu znajdujemy tą korespondencję. I wtedy to powoduje nam coś takiego, że jeżeli na przykład tu tworzyliśmy sobie mapę, prawda, tutaj robot nasz jeździł, ale mapa się rozjechała w pewnym momencie, ale my znajdujemy korespondencję pomiędzy tymi punktami, to właśnie to jak gdyby powstają nam jakieś błędy, które wrzucamy w tak zwaną maszynkę optymalizacyjną, o której oczywiście nie będę opowiadał. Ale generalnie, tu się oczywiście slajd rozjechał, chodzi generalnie o to, że ta maszynka optymalizacyjna powoduje, że bierze błędy, które wynikają z tych wszystkich korespondencji, tak? I zadajemy sobie pytanie, jak przemieścić wszystkie węzły w slamie, w całej trajektorii, żeby te błędy, które wynikają z naszego poruszania się, tak, robota, były jak najmniejsze. Generalnie dla tych osób, które powiedzmy miały jakąś statystykę, tak, to mogła być po prostu, nie wiem, metoda najmniejszych kwadratów, czy jakieś inne takie bajery. I po prostu używając właśnie tej procedury, tak, czyli że ruszamy się, czyli polegamy na tej naszej odometrii i mapujemy sobie teren i mamy różne i powiedzmy związane z tym, że mamy przemieszczenia związane z używaniem odometrii na kółkach i z pomiarami takimi przez właśnie czujnik laserowy, tak, i z rozpoznawania tych samych miejsc, to możemy właśnie z takiego czegoś, tak, z takiego, co pokazałem na wcześniejszej slajdzie, przejść do idealnej właściwie mapy. Czyli mówiąc tak kolokwialnie, czy tak bardziej precyzyjnie, to, co robiło właśnie odometria, to jest konstrukcja grafu, czyli tak zwany frontend, i on właśnie dawał nam do tego backendu, czyli maszynki optymalizacyjnej, która zwracała nam pozycję robota, tak? I one wracały do konstrukcji grafu i tak to się wszystko zapętla i jest taka walka pomiędzy frontendem i backendem. Z jednej strony chcemy zoptymalizować graf, żeby błędy były jak najmniejsze, z drugiej strony pojawiają się nowe pomiary, które nam powodują, że robot jest w stanie zlokalizować się i jednocześnie zmapować. Jeżeli byście byli bardziej zainteresowani tematyką, to zapraszam na blog mojego profesora Cyryla Sztachnisa, który ma dokładnie wszystkie wyjaśnione algorytmy i bardziej dokładnie, matematycznie też, ale ma też takie 5-minutowe opowiastki, powiedzmy, gdzie opowiada właśnie o elementach autonomicznej nawigacji robotów. Także zapraszam na nasz kanał, gdzie nagrywam warsztaty o ROSie, gdzie też planujemy dojść do momentu, w którym będzie, powiedzmy, implementacja takiego slamu. No i to tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę. Jeśli podobał Ci się materiał i chcesz nas wesprzeć, możesz to zrobić, dołączając do grona naszych patronów na Patronite.